Stoimy na ulicy Wisznickiej. Dla nas to przygoda, bo po raz pierwszy na tej ulicy. Dla pana wójta na pewno nie. Tutaj również coś się dzieje. Na czym polega inwestycja tutaj prowadzona? W tej chwili praktycznie już jest na ukończeniu właśnie remont tej drogi. Położyliśmy nowy asfalt, dlatego że tamten praktycznie już go nie było przez lata. Nie istniał. Więcej tu było ziemi niż asfaltu, duże dziury, duża uciążliwość dla mieszkańców. Kolejny raz jesteśmy w takim miejscu, które jest perspektywiczne, jeśli chodzi o rozbudowę i budowę domów jednorodzinnych. Przy tej ulicy, w moim mniemaniu, powstaną na pewno w niedługim czasie kolejne domy jednorodzinne, ponieważ już jest odpowiednia infrastruktura ku temu. Ta droga ma kilkaset metrów, w tej chwili wykonana, jeśli chodzi o wartość, to jest około 200 tysięcy złotych. Połowę z tej wartości uzyskaliśmy również z Funduszu Dróg Samorządowych. Panie wójcie, przez ostatnie lata gmina Słowatycze mocno w te swoje uliczki tutaj w Słowatyczach inwestowała. Gdybyśmy mogli tak rzucić okiem w przyszłość, co w planach, co wymaga jeszcze remontu, na co w najbliższym czasie będziecie składali, czy projekty, czy również wykonywali we własnym zakresie? No praktycznie w gminie prawie każda droga wymaga remontu lub budowy. Także przed tym nie uciekniemy i w tą stronę kierujemy swoje działania, żeby poprawić tą kwestię transportu w gminie. Tutaj kilka metrów od nas już też jest ulica Długa w Słowatyczach, więc ona też już wymaga remontu. Tutaj też już sporządziliśmy projekt na tą ulicę. Zobaczymy, jeżeli uda nam się uzyskać dofinansowanie, może uda się w przyszłym roku ją wykonać. I kolejne ulice, oczywiście nie tylko w Słowatyczach, dlatego że już złożyliśmy również projekt na budowę drogi z Nowosiółek do Mościc. Pracujemy nad projektem drogi w Mościcach Dolnych, tak zwanych Karolinach, więc jest tych projektów naprawdę, naprawdę sporo. Oczywiście tutaj również bardzo dobra współpraca z powiatem, więc będziemy pracowali, dokładali też nasze pieniądze do dróg powiatowych. Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, to tu jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na chodnik w miejscowości Liszna przy drodze wojewódzkiej. To jest odcinek ponad kilometra, bardzo duża też inwestycja, myślę, że ponad 500 tysięcy nas wyniesie. Ale też mam nadzieję na dobrą współpracę z Zarządem Dróg Wojewódzkich i z Urzędem Marszałkowskim i mam nadzieję, że tutaj też również się te instytucje dołożą do tej inwestycji. Ja tylko poproszę, nie wiem, może rozwinięcie, bo właśnie o tych perspektywach Słowatycz na rozwój, na budowę nowych domów, nowi mieszkańcy, podatki. Mamy główne ulice, Sportowa, Wiśnicka, ale czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nawet na planach rozwoju Słowatycz, tutaj panie wójcie, już nie czas nawet na to, żeby jakieś uliczki osiedlowe wyznaczać? W tej chwili powiem szczerze, że tutaj na razie nie ma takiej potrzeby. Gdyby pojawiły się pomysły podziału na przykład działek przy takiej ulicy Wisznickiej czy Sportowej, podziału większych działek, no to wtedy już bardziej właściciele nieruchomości tych dzielonych będą mieli pomysł, w jaki sposób zapewnić dojazd do działek kolejnych. I w tej kwestii na pewno będziemy z tymi osobami współpracować. Oczywiście zadbać o to, żeby to nie były za wąskie dróżki dojazdowe i tak dalej. To już będzie w gestii gminy, tak, rzeczywiście.